Hej, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj chcemy też pokazać Wam naszą zestawę roślinek. Zaczynamy sobie od wielkiego skrzydłokwiatu Sensation, który ma liście wielkości mojego tułowia. Jest absolutnie przepiękny, boski, grubaśny. Popatrzcie na tego kwiata, jaki on jest wielki. To jest naprawdę piękna roślina, gigantyczna i bardzo dobrze sobie radzi. W ogóle się nic z nią nie dzieje, nie jest kapryśna. Czy gdzieś tam trochę jaśniej, trochę ciemniej. Super, wszystko znosi, także bardzo, bardzo fajna taka wielka dżunglowa maszyna. Tutaj strelicje, tym razem królewskie, czyli te, które kwitną tym takim dziobem charakterystycznym, pomarańczowo-fioletowym. Lubią bardzo dużo słońca i wody. Także trzeba je karmić i na słoneczko. Skrzydło kwiaty też bardzo ładne, spore. One sporo wody, nie lubią przeschnąć i też to jest jedna z najłatwiejszych roślin na świecie. Polecam, jak ktoś zaczyna przygodę z roślinkami. Zamiokulkasy Raveny. Wzięliśmy tym razem więcej, bo bardzo je lubicie i ostatnio nam wykupiliście je błyskawicznie. Piękna roślina. Bardzo ciekawe jest w niej to, że nowe pędy są koloru lemonkowego, takie bardzo jaśniutkie, a jak już dojrzeją, zrobią się dorosłe, to zmieniają się w czarne. Stąd ta nazwa właśnie kruk. No, ciekawa propozycja, bo mało jest czarnych roślin dostępnych. Od razu tu Wam pokażę krotona Petre, pięknie wybarwiony, różnokolorowe liście. Krotony, tak jak strelicje, dużo słońca, dużo wody. Następnie mamy fikusy, tinekę w takim fajnym wzorku moro wojskowym i abidżany. To zobaczcie, też jest roślina, one jeszcze troszkę te liście sciemnieją. To też jest roślina, która ma prawie czarne liście i wyjątkowo pięknie wyglądają młode wychodzące, które są czerwone z kolei. Także też bardzo dekoracyjna roślinka. Sansevieria tiara w kształcie właśnie takiej królewskiej tiary. Niesamowity ma pokrój. Bardzo dekoracyjna. I hatiora. Podobna trochę do patyczaka. Też bardzo niewymagająca roślinka. Trochę stanowisko jasne, nie za dużo wody i szybko, bezproblemowo rośnie. No i tutaj piękna hoja albo marginata. Już taka w dużym rozmiarze. Też ma ciekawe to, że te listki wychodzą albo różowe, albo właśnie takie beżowe. Wiecie, że hoje lubię. Już mam niestety, więc nie mogę wziąć sobie, ale Wam polecam. Hoja Crinkle. Już Wam o niej kiedyś opowiadałam. Bardzo fajna ze względu na tą fakturę. Bardzo grube liście z takimi wgłębieniami. Ciekawa, dekoracyjna. Jak na hoję szybko rośnie. Epiphyllum anguliger, czyli ten taki zygzakowaty kaktus. Znaczy to nie jest kaktus, ale tak się na niego czasem mówi, że albo fishbone, albo zigzag kaktus. Takie zwisające będzie, dłuższe. Fajne, ładne. Eschinanthus marmoratus po długiej przerwie powraca. Piękna roślinka. Bardzo dekoracyjna, szybko rośnie. Zobaczcie, jaki ma piękny spód bordowy z takimi jaśniejszymi unerwieniami. No mega jak dla mnie piękność. I Sansevieria z Green Granite powraca, bo też Wam się bardzo spodobała, zresztą wcale się nie dziwię. Ciekawe wzorki na liściach i bordowa obwódka czynią z niej naprawdę dekoracyjną Sansevierię. I tutaj mamy jeszcze peperomię, też w nowej odmianie, której u nas nie było jeszcze. I co jest ciekawe, ona też rośnie jak pnącze, czyli te pędy będą się wydłużać i przewieszać. Tuż obok grudnik, kwitnący na biało, zobaczcie, cały w pąkach. I to jest też taka, on też będzie dłuższy i też będą jego pędy zwisać, więc taki fajny, można sobie zwisający koszyk z niego zrobić. I Dracena surculosa w takiej super nakrapianej odmianie z białymi plamkami. Bardzo ciekawa, ładna roślinka.
a jeszcze takiej nie widziałam. Także też ciekawa, ciekawa nowość. I nie wygląda na dracenę, nie? A jest to dracena. Sansevieria Flamestar. Przepraszam, Golden Flame. Fajne żółte wnętrze. I tuż obok Copperton. Gigantyczna, droga, rzadka odmiana o takim bardzo ciekawym, niespotykanym umaszczeniu. Alokasia Poli. To chyba wszyscy kojarzycie tą roślinkę. I tutaj tuż obok Crassula Marginalis, też bardzo ciekawy sukulencik o takim ciekawym też ubarwieniu bordowo-żółto-białym. Też no, taka robi robotkę. I znowu niedośpiany białe, bo nam też już wszystkie wykupiliście, więc dokupiliśmy kolejne. I tutaj jeszcze też kroton szczepiony na pieńku, malutki. Można go też do dużego słoja zasadzić. Taka fajna ciapata odmiana, dekoracyjna bardzo. Jeszcze jest Senecio purpurowy. No też już pozycja, która często u nas gości, bardzo ją lubicie, więc też jeszcze uzupełniliśmy zapasy. No i tu wam chciałam pokazać, patrzcie na to. To jest aureum, epipremnum złociste, ale takie się trafiło, że naprawdę ma gigantyczne liściory i bardzo grube pędy. Fajne, takie już no, większy egzemplarz. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy, jeszcze nie odwijaliśmy, Hoya linearis, bardzo długą, o prawie metrowych pędach. Przepiękna roślinka, jak ktoś lubi zwisające, to naprawdę polecam, aczkolwiek nie jest łatwa w uprawie. Trzeba wyczuć tam z podlewaniem odpowiednio, nie jest taka z nią super łatwa zabawa. Tutaj mamy filodendrony, Malay Gold i Golden Dragon. To jest też jedna z nielicznych roślin, które lubi mój mąż, a lubi je dlatego, że ten kształt główki smoka mu się kojarzy z jego ulubioną grą na konsolę Dark Souls. Z jakimś tam, z jednym z bossów. No faktycznie wygląda to bardzo jak pysk smoka. Także ciekawy filodendron. Powraca, mam nadzieję, że się cieszycie. Wasza Fitonia Skeleton, której ostatnio zabrakło i bardzo o nią dopytywaliście, więc wzięliśmy więcej, jest. Można kupować śmiało. Prosta w uprawie roślinka, tylko nie może przeschnąć, lubi dużo wody i nie na pełne słońce. No i też jedna z moich ulubionych paproci, łosierogi, tutaj w takiej wersji malutkiej jeszcze, ale super fajna, wdzięczna roślinka, bezpieczna dla zwierząt. Tuż obok zielistka, też ostatnio chętnie ją kupowaliście, więc uzupełniliśmy zapas. I Sansevieria Moonshine, o tych pięknych takich właśnie jasno-zielonych, wpadających na dole w białe liściach z ciemniejszą obwódką. Też bardzo przez was lubiana. Tuż obok Afelandra. Co ciekawe, bezpieczna dla zwierząt. Pięknie, ciekawie kwitnie. No i ma ładne to umaszczenie biało-zielone. Manki, to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Znów mamy taką odmianę o fajnych, dużych liściach. Zieliska z wariegacją, to jest Ocean bodajże, też bardzo wdzięczna, ładna i szybko rośnie. No i Sansevieria Fan, czyli wachlarz, zawsze mi się ta roślina jakoś podoba, bo faktycznie z tym wachlarzem się tak kojarzy, tak orientalnie. Przy okazji wam pokażę ciekawą nowość, osłonki magnetyczne ze zwierzakami. Takie słodziaki, będzie ich kilka rodzajów. Nie wiem, czy to jest metalowe. Tak. Bardzo dobre i mocne są te magnesy. Także jak macie jakieś małe sadzoneczki czy kaktusiki, to fajnie można sobie na lodówkę je przypiąć. Kilka nowości będzie z osłonek, także czekajcie, będziemy wrzucać. O, i te pana i panią z wąsami też żeśmy, już były ostatnio, ale też się cieszyły waszym zainteresowaniem. Też są magnetyczne. Także można sobie całą taką wystawkę zrobić. Mhm.
Taumatophyllum bipinnatifidum. Piękna roślina. To wszystko są jeszcze jej dziecięce liście, młode. O, ten jest taki już najbardziej przypominający dorosłego liścia. Rośnie naprawdę ogromna. Może kiedyś Wam jeszcze zrobię nagranie tutaj z... Bo tutaj ją mam na naszej sali, taką już wielką, gigantyczną, to zobaczycie, jak wygląda dorosła, ale to też jest jedna z moich ulubionych roślin, bo jest naprawdę pięknie rośnie, jest niewymagająca. I Calathea leopardina w takim większym wariancie, potężna, już rozrośnięta roślina, dużo ma pędów, ładna, gęsta. Jak na Calatheę, to ona nawet nieźle się trzyma, słuchajcie. Jest to dobry wybór. A, no i słuchajcie. Coś, czego jeszcze nie było i myślę, że Wam się spodoba. Senecio Rowleyanus variegata. Nowość u nas, że jeszcze rzadka na rynku. Czyli kuleczki w wersji zielono-białej. Jest bardzo mało, więc radzę się pospieszyć. Ceropegia African Parachute, też już kiedyś mieliśmy, ale o, teraz macie okazję zobaczyć z bliska, jakie ma śmieszne kwiatki. Faktycznie wyglądają jak takie małe spadochrony. Sukulent, więc nie, no, wymaga przesadzenia i nie lubi się z wodą za bardzo, ale taka dość ciekawa, oryginalna roślina. Filodendrony birkiny, piękne. Te wzory są naprawdę, no chyba nie ma osoby, na której ta roślina nie robi wrażenia. I asparagus, densiflora, taki przyjemny w dotyku, można go głaskać jak pluszaczka. Szybko też rośnie, jak to asparagus. I pachira, którą chyba wszyscy kochacie, ja też kocham pachira, też mam w domu. Bardzo wdzięczna roślinka, też niewymagająca, dobrze rośnie i rośnie spora. Stromante, ładnie wybarwione te kolorki. Pamiętajcie, że do Calathei podlewacie przygotowaną wodą i lubi dużą wilgotność, tak? I o nią trzeba dbać, bo jest dość kapryśna. No i też jedna z Waszych ulubionych roślin, zawsze jej bierzemy dużo i zawsze nam jej brakuje. Anthurium zizu. Wcale się nie dziwię, no kwiaty są przepiękne, mają boski kolor, boskie pręciki, kształt liści też jest ciekawy i też jest to roślina, która rośnie bezproblemowo. Peperomia Paper Spot, też polecam ją do lasów w słoiku, jakby ktoś chciał robić, ładnie, ładnie zarasta i sobie radzi. No i taka, no ciekawa, gęsta, ładniutka. I tutaj mamy jeszcze Monsterę, boże, zapomniałam tej nazwy. Czy coś mi tu pomoże? Czekajcie chwilę, widzicie, ja też czasem już zapominam. Friedrichiani, jeśli dobrze powiedziałam. Mieliśmy już ją mniejszą, teraz jest w większej odmianie. Taka ciekawa alternatywa dla tych wszystkich pnączy. O, tu nawet jakieś wariegacje na niej widzę, ukryte. Scindapsus pictus argyraeus. To jest piękne. Zawsze ten wzory na liściach, naprawdę, jak dla mnie, bomba. Niewymagająca, dobrze rośnie i szybko. I fajnie sobie wygląda, jak się gdzieś tam z półeczki zwiesza. I tutaj mamy dalej begonię albo piktę, czyli kolejna begonia w kropeczki, kwitnie na różowo, śliczna, wdzięczna, też dość dobrze rośnie w warunkach domowych, tylko pamiętajcie, żeby było dość wilgotno w pomieszczeniu, czyli albo na wilżacz, albo wilgotne kamyczki, bo inaczej trochę może przesychać. Syngonium mango allusion, też już o nim mówiłam kilkakrotnie. Ładnie wybarwione, ta taka limonkowa zieleń z różem wygląda bosko. I tuż obok jeszcze jest neon robusta. Syngonia, niewymagające rośliny, na pewno sobie poradzicie z nimi. Szybko bardzo, bardzo rosną, także warto się zaopatrzyć. Dobry też dla początkujących. Asparagus kolejny, plumosu pierzasta,
taka propozycja. Nie dośpiałam tym razem różowy. I malutka peperomia Hope w takiej wersji mini. Ona rośnie bardzo duża i to jest takie no, mocne, potężne pnącze. Tutaj jeszcze mamy z Cindapsusa Trebi. To jest naprawdę mój Jezu, ja o każdej roślinie to mówię, ale to też jest mój ulubieniec ze względu na te duże liście i szybkie przyrosty. Tylko nie przelewać i tak to rośnie jak szalony. I tutaj jeszcze Crinkle w większej odmianie. No i tutaj jest to piękna, boska, wspaniała roślinka. Filodendron pnący w odmianie Lemon Lime. Uwielbiam, nie mogę żyć bez niego. Te żółte serca są po prostu przepiękne. Roślinka lubi dość dużo słońca, w sensie jasne stanowisko, ale też bez bezpośredniego nasłonecznienia mocnego. Rośnie jak szalona i moim zdaniem jest absolutnie piękna. Mam już w domu 3, ale jak znam życie, to wyjdę dzisiaj z kolejną, bo nie potrafię się, patrząc na te paletki, oprzeć. Po prostu jest to silniejsze ode mnie. Tutaj Hoya trikolorka. Bardzo ładna, też ma ciekawe wybarwienie, liście trochę różowe, trochę białe, trochę zielone. Dobrze rośnie, stanowisko jasne i nie za dużo wody. I to właściwie tyle, nic z nią więcej nie trzeba specjalnie robić. No i znowu powraca peperomia Rana Verde, piękna, zielona. Może tym razem się załapię, bo ostatnio mi wszystkie wykupiliście i nie zdążyłam. Może tym razem mi się uda, bo bardzo mi się podobają jej liście. Jest taka... No, aż się chce na nią patrzeć, tak soczysta, zielona i piękna. I peperomia Pixie, tym razem zielona. Też fajna, zwarta roślinka. Tutaj mamy zakątek paprociowy. Blechną Gibum, Silver Lady. To też Wam chyba nie trzeba przedstawiać, bo kupujecie zawsze bardzo chętnie. Asplenium Parvati, to jest paprotka, którą ja zawsze polecam, bo jest... bardzo odporna i mało się podsusza, łatwo ją utrzymać jak na paproć, więc to jest mega, moja pietruszkowa ulubiona paprotka. Peperomia Piccolo Banda, piękne ubarwienie. Mikansy, czyli też kolejne pnącze bardzo interesujące, o atłasowych, błyszczących liściach, też jest bezproblemowe, dobrze i szybko rośnie i jest niewymagające. Plebodium Blue Star, kolejna paprotka. Ciekawa ze względu na niebieskawe liście. I peperomia Crassifolia, też mieliśmy już ostatnio, też ją chętnie kupowaliście. Bardzo ładna, też mam ją w domu. Fajne, grube, zamszowe liście. Echinanthus Rasta, czyli lipstick plant. No, dekoracyjna ze względu na ten niezwykły kształt liści, pozwijany i piękne kwiaty. Lepismium, no to nie będę się powtarzać, wiecie, że kocham. I cieszę się, że też polubiliście, że zaczęliście tą roślinę zauważać i doceniać, bo moim zdaniem na to zasługuje. I jeszcze mamy tutaj paproteczki Microsorum o takim bardzo ciekawym umaszczeniu. Kolejne Asplenium Nidus tym razem. Pamiętajcie, że to wszystko, w czym teraz stoję, tutaj jest bezpieczne dla zwierząt. No i Aglaomorpha Coronans. Tu już widać jej te idzie włochate pnącze, jak gąsienica wyglądające. I jeszcze Echinanthus Jarolepis, też bardzo dekoracyjna, duża roślina i od razu w takim wiszącej osłonce w komplecie, więc od razu można sobie powiesić gdzieś tam na haczyku przy półeczce. O, i doszliśmy do Aglaonem, też są bardzo wdzięczne rośliny. Mamy dzisiaj dwie odmiany, Katlas i Maria. Polecam Wam, bo są niewymagające. Mogą stać w bardzo ciemnym miejscu,
Oczywiście no, łazienka bez okna odpada, bo żadna roślina bez okna sobie nie poradzi, ale jakiś tam ciemniejszy zakamarek i sobie poradzą. Tylko jeżeli macie je w ciemnym miejscu, to podlewajcie naprawdę oszczędnie i rzadko. No i też powraca też kolejny mój ulubieniec, jeszcze mocniej wybarwiony niż ostatnio. Pseudorypsalis ramulosa red coral. No, boska. Też epifit, więc ostrożnie z wodą. Jak jeszcze będzie trochę później, będzie jesień, to dostaniesz tutaj po boku takich kuleczek fajnych, ozdobnych na liściach. I jak właśnie ma jasne stanowisko, to się tak przepięknie wybarwia na taki kolor purpury. Moim zdaniem bardzo dekoracyjny. No i słuchajcie, na koniec. Ta-dam! Mam nadzieję, że się cieszycie. Udało nam się, dosłownie trzeba było polować, ale udało nam się upolować jeszcze trochę begonii masoniany, która była ostatnio. Ich wykupiliście ją chyba w 3 godziny, więc uprzejmie donoszę, że jest i trzeba się spieszyć, bo zaraz nie będzie. Tyle na dziś, my wracamy do pracy. Jak zwykle musimy to wszystko sfotografować, policzyć, posprawdzać, czy zdrowe, opaszportować, wrzucić na stoka, ale myślę, że gdzieś koło 19 już będzie wszystko dla Was dostępne. Do zobaczenia!